Siemanko wszystkim. Witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken, a w dzisiejszym odcinku z ETS-a powiem wam, jak zacząć grać w Trackers MP, czyli w wersję multiplayer Euro Trucka. Także zapraszam do oglądania. No i dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie wiedzą, nie wiedzą, czym w ogóle jest Trackers MP, to w wielkim wielkim telegraficznym skrócie. Po prostu Trackers MP jest to taki serwer, kilka serwerów, na których możesz grać wraz z innymi graczami. Jak widzisz, tutaj w tej chwili gra 4,5 tysiąca osób z całego świata. Jeden główny serwer zazwyczaj ma od 3 do 4 tysięcy graczy, to też zależy od dnia. Zdarza się, że nawet 5 tysięcy osób gra na jednym serwerze. Inne mniejsze serwery mają też troszkę mniej. Co ważne, nie ma tutaj jakiegoś ruchu ulicznego, takiego lokalnego, byśmy to tak mogli nazwać. Natomiast każda ciężarówka, czy każda osobówka, która porusza się na drodze. To jest gracz, którego oczywiście ikonkę widzisz. To tak w wielkim skrócie. Więc co zrobić, żeby zacząć grać Trackers MP? Oczywiście musisz wejść na stronę trackers.mp.com. Ja ci ją podepnę w linku pod filmem. Nie ma problemu, drogi widzu, będzie podpięte. Więc musisz wejść na tą stronę. Pierwsza rzecz. I musisz też zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że tutaj grasz na serwerze i na tym serwerze są ustalone pewne zasady. Ja bym was raczej zachęcał do tego, żeby te zasady tutaj sobie przeczytać i tą stronę sobie przejrzeć. Jak widzisz, Tracker MP również działa z niektórymi modami w tym z promocem, ale o tym jak wgrać na przykład promocja czy inne mody no to już powiem, myślę, że w osobnym odcinku tutaj nie będziemy przedłużać. Także bardzo prosta i ważna rzecz jest taka, że tutaj są pewne zasady i jeśli nie będziesz tych zasad drogi widzu przestrzegać, to dostaniesz po prostu bana. Jeżeli chcesz, to nagram osobny odcinek, w którym o tym zasadach Ci opowiem. Co musisz zrobić? Musisz na tej stronie na samym początku się po prostu zarejestrować. Czyli klikasz Register, no, możemy sobie nawet stronę tutaj przetłumaczyć na polski, chociaż ja hmm, raczej wolę po angielsku. I teraz tak, no masz Eurotracka, którego masz kupionego na Steamie. To jest pierwszy z Twoich wymogów. Może to być oczywiście American bo to zależy hmm, do jakiej wersji tego Trackers MP chciałbyś, czy chciałabyś używać, bo działa on i do Eurotrack Simulator 2, jak i do American Track Simulator, tak? Także to jest dosyć ważne. Wymóg podstawowy, że musiałeś, musiałaś grać przynajmniej dwie godziny w Eurotrack'a, no ale myślę, że to chyba każdy zaczynający w Trackers MP już te dwie godziny ma wyrobione. No i bardzo ważna trzecia rzecz, z którą no, wiele osób ma problemu, troszkę problemów, to jest połączenie profilu z Team z tym trackersem Spokojnie, strona jest bezpieczna. To jest taki partner, więc tu spokojnie możesz z podłączyć. Natomiast musisz mieć wszystko na Steamie ustawione jako publiczne. Jeżeli nie wiesz, no to tutaj sobie klikasz i dokładnie dokładnie ci to wszystko jakby wytłumaczy, co masz, proszę, masz nawet narysowane, także myślę, że ja nie będę ci tutaj Aż tak tego dogłębnie pokazywał. Po prostu, że profil ma być publiczny, masz dokładnie, gdzie masz wejść, czyli ustawienia prywatności na Steamie. Tutaj masz odznaczyć, to masz mieć zaznaczone. No, masz to po prostu narysowane tutaj w tym screenie, więc myślę, że to akurat nie jest aż takie trudne i dasz sobie radę. Następnie, jak już się zarejestrujesz, połączysz swoje konto. Zapamiętaj sobie oczywiście login i hasło, jakie tutaj ustawisz, bo będzie Ci ono potrzebne później w Eurotraku, ale to za chwilkę Ci pokażę, no to nie pozostaje nic innego jak się oczywiście zalogować. No i, no i po zalogowaniu na swoje konto, jak widzisz jestem tutaj zalogowany, pojawia Ci się zakładka Download i klikając na nią możesz pobrać ten program. To będzie w formie instalatora, pobierasz go sobie do pobranych, następnie odpalasz instalatora nie jest to nic trudnego, ja w zasadzie już mam zainstalowane, więc nie będę Ci może drogi widzu pokazywał jak to się instaluje. No tu masz też jakieś tam szczegóły podane, wiadomo jeśli chodzi o wymagania sprzętowe, natomiast one się praktycznie nie różnią od wymagań sprzętowych tych, które ma sam Eurotrack. Więc zainstalujesz to po prostu, no i następnie będziesz mieć skrót na pulpicie, który możesz uruchomić, ja już Ci za chwilkę pokażę jak to będzie wyglądało. Ja Ci może pokażę to, jak wygląda też na moim pulpicie. Uruchomi jak widzisz, się taki launcher. No tu mi jakąś aktualizację chcę pobrać, także muszę pobrać aktualizację. Coś tam nie grałem chyba z tydzień czasu tutaj w Trackers MP, więc jakąś aktualizację mi pobiera. Następnie możesz sobie wybrać, czy to ma być American Track czy Eurotrack. No w moim przypadku jest to Eurotrack. No i robisz graj. No i robisz graj po prostu z tego ci się normalnie uruchomi gra. Będziesz musiał. Musiała się po prostu. No, no zain zainstalować, że tak powiem, zalogować. Tak? No normalnie, jak widzisz, odpala się to w taki sam sposób, jak jakbyś odpalał, czy odpalała EuroTraka. Ale masz już inne logo. Na, na, na dole masz napisane Multiplayer. Więc jak widzisz, to wygląda tu wszystko już w tej chwili inaczej. No Masz login. Wiadomo, wpisujesz swój login i hasło, które masz w tym. Profilu na stronie Trackers MP ułożone. No, i jak widzisz, Twoim oczom się serwery pokażą. No ja zazwyczaj wybieram tak ten serwer, gdzie no tu mamy 3000 osób. Słuchajcie, 3000 osób, prawie 2915 osób na jednym serwerze na 4000. Ale jakbyś chciał inną symulację, czy chciała, to jak widzisz, też jest mniej osób. Jest troszkę tych serwerów tutaj. Jest sam bezpośrednio z promocją serwer, jest 1000 osób. Myślę, że na nim sobie też spróbuję bo to myślę, że to jest dosyć istotne, który serwer sobie wybierzesz. No ja akurat tutaj promocja w tej chwili nie, nie mam na tym koncie chyba zamontowanego, nie, już nie pamiętam, tak szczerze mówiąc, ale spróbujmy tutaj dołączyć, zobaczymy. No i normalnie masz jakby profil wtedy do wybrania i zrobimy test, bo ja mam akurat na tym koncie Ukena, mam jak najbardziej promocja. Tu sobie ostatnio testy robiłem, moi drodzy. Tu sobie ostatnio robiłem testy, właśnie jak wygrywałem ten, tego moda na autobus, i dlatego też sobie zapis gry zrobiłem. Zobaczymy, czy mi coś wywali, czy nie, ale tym też się nie sugerujcie, bo tak jak mówię, u mnie może to wynikać kompletnie z czegoś innego, i może to wynikać w najzwyczajniej w świecie z tego, że, że instalowałem różne mody, testowałem i że mam tutaj też dużo dodatków w postaci nie tylko promocja, ale też innych rzeczy, więc może. No tutaj promocja mi akurat widzę, że nie wczytało, bo jest Polska taka biedna. Taka biedna i auto też mi nie wczytało. No ale moda, moda nie miałem wgranego do folderu. No nieważne. No i w tym momencie jak sobie wejdziesz na mapę świata. Yy, zazwyczaj tu jest jakaś w ogóle baza tracker z MP. Ja tu jeszcze nie byłem koło Wrocławia. Będę musiał tutaj zajechać zobaczyć co to jest fajnego. Bo powiem wam szczerze, że jeszcze tego nie sprawdzałem. No to magiczna trasa to jest Skele do... Duisburga, to jest ta trasa magiczna. Ja tu może się właśnie. Bym szybko pod, przemieścił, żeby wam pokazać widzowie, bo chciałem, żebyście widzieli. Jak to działa. O, connecting to serwer, tak. Także łączy mnie tam z serwerem. No i w momencie, kiedy, kiedy jesteście w danym mieście, wybieracie sobie zlecenie, bo oczywiście tutaj macie. Drodzy widzowie, takie dwie możliwości. Możecie albo oczywiście robić tradycyjnie, wiadomo, kursy takie, jak chcecie, tak? Jak najbardziej te kursy możecie robić, oczywiście przestrzegając zasad na serwerze, a możecie jeździć osobówką. Tak, o, zobaczcie, tylko tu jest młyn, tak to wygląda. Słuchajcie, jak się do serwera dołączycie, zobaczcie, ile tu jest ludzi. Przeniosłem się do Kele, zobaczcie, jaki to jest korek, to jest młyn. Także nie bez powodu też ta trasa nazywa się trasą śmierci. No, także ja tu nie będę oczywiście w tej chwili nic robił. Myślę, że zagram w to z Padką i z Krystianem. Będzie śmiesznie. Natomiast przejdźmy sobie, nie wiem, tu konwoje akurat są wyłączone. Natomiast chciałem Wam pokazać właśnie takie coś jak dealerzy ciężarówek. Zobaczcie widzowie. Tutaj macie możliwość. Nie wiem. Mercedesa bym chciał. Chciałem wam coś pokazać. O, zobaczcie, tu macie auta z Trackers MP, czyli możecie sobie Skodę kupić, tak? Jeździć osobówką, możecie jeździć Audi, jakiegoś tam Mercedesa. To są wszystko auta, które są. O, autobus możecie sobie kupić. Także tutaj też nie potrzebujecie muzmoda, bus bus moda, żeby jeździć autobusem. Bo jeżeli macie kasę, no to kupujecie autobus i nim jeździcie, tak? Zobaczmy jeszcze, no nie wiem, tam w Renault, czy coś może być ciekawego. No macie też Skoda, także to się to, jak widzicie, niczym specjalnie nie różni. W każdym w każdym dilerze e, praktycznie te dodatkowe ciężarówki, znaczy dodatkowe te, te osobówki i ten autobus są takie same. Widzicie? Czyli ta Skoda, i ten to będziecie mieli w każdym dilerze, a dodatkowo, oczywiście, w danym dilerze będziecie mieli to, co Was interesuje. Także macie, możecie tu sobie kupić, mówię, autobus, jakąś tam Skodzinkę, jakąś Audicę, no i sobie śmigacie tracker z RP, znaczy RP, <śm> MP czerpe Też możecie odgrywać jak najbardziej. Natomiast jak jeszcze to poustawiać, jak będziecie chcieli wiedzieć, to też mogę Wam nagrać, moi drodzy, odcinek i Wam powiedzieć, jak to, jak to nagrać, jakby to kogoś interesowało. Że nie ma, moi drodzy, problemu. Oj, coś mi tu zgasło. Dobra, to tyle. Tak na szybko chciałem nagrać, na szybko powiedzieć najszybciej jak potrafiłem. No nie będę Wam pokazywać jak tu jadę. Jak będziecie chcieli, napisz drogi widzów w komentarzu. Ja jeszcze z Trackers MP, jeżeli coś chcesz wiedzieć, to tylko do tego lub inne pytania masz, napisz śmiało to, nagram dla Ciebie specjalnie odcinek i Ci wszystko pokażę. Tymczasem będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz dla, pod filmem dla lepszych zasięgów, to też mnie motywuje, jesteście super społecznością. No i żegnam się z Wami życząc wspaniałego wieczoru, dnia czy nocy, kiedykolwiek to oglądasz, drogi widzu. Trzymaj się, cześć!